Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Ci się przydarzyło, i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Kliknij na mój profil, a następnie pole kontakt. Co wywołuje wściekłość u narcyza? Narcyz zawsze musi mieć kontrolę nad człowiekiem, nad źródłem zasilania, nad sytuacją, Okolicznościami, jeśli nie ma kontroli, to może się bardzo zdenerwować. Nie będzie cię brał wtedy pod uwagę. Narcyz jest arogancki i uważa, że wszystko mu wolno, ma się za uprzywilejowanego, za kogoś ponad prawem. Wierzy, że zasługuje na wszystko, co najlepsze. Wierzy, że należy mu się wszystko to, co tylko zechce. Narcyz będzie manipulował ludźmi, by to dostać, by to zdobyć. Lecz jeśli nie dostanie tego, co chce, to wtedy się zdenerwuje. Wtedy się wścieknie, wpadnie w szał. W furię, ponieważ stara się odezyskać kontrolę. Są pewne rzeczy, które osłabiają narcyza, które go destabilizują. Są pewne rzeczy, które sprawiają, że narcyz traci kontrolę. To z kolei prowadzi do wściekłości. Narcyz się denerwuje, kiedy mówisz, wytykasz mu, co robi. Wtedy traci głowę, chce robić. To, co robi, chce móc robić to, co robi, ale żebyś o tym nie wspominał, żebyś o tym nie mówił, kiedy jednak zwracasz mu na to uwagę, kiedy o tym mówisz, to wyzwala, uruchamia w nim gniew. Dzieje się tak, ponieważ. Wtedy narcys jest zmuszony do autorefleksji. Wtedy jest zmuszony do zastanowienia się. Jeśli mówi ci coś przykrego, a pytasz go, jakie są jego intencje, pytasz go, co kryje się za tymi słowami, to narcys nie będzie wiedział, jak odpowiedzieć. A kiedy nie wie, jak odpowiedzieć, to się wścieka. Dzieje się tak, ponieważ wie, że utracił kontrolę. Jeśli powiesz mu, że jest kontrolujący, to wyzwoli w nim gniew. Dzieje się tak, ponieważ narcyz wie, że to, co mówisz, jest prawdą. Narcyz nienawidzi prawdy, nienawidzi faktów. Doskonale wie, że prawda jest przeciwko niemu, prawda nie pozwala na jego fałszywą narrację, dlatego narcyz sprzeciwia się prawdzie, sprzeciwia się faktom, zaprzecza im, kreuje alternatywną rzeczywistość, ponieważ prawda jest zagrożeniem dla jego kontroli, dlatego też wyzwala w nim gniew. Twoja wolność także wyzwala gniew u narcyza, wyzwala w nim wściekłość. Wolność słowa to, że możesz powiedzieć, co tylko chcesz. Twoje własne zdanie, Twoje przekonania, Twoje opinie wyzwalają w nim gniew. To, że masz możliwość podejmowania własnych decyzji, wyborów denerwuje narcyza. Dlatego nie chcę tego słuchać. Nie chcę słyszeć tego, co mówisz, tego co myślisz. Nie chcę słyszeć na temat tego, w co wierzysz. Jest to wszystko bardzo niesprawiedliwe, lecz tak to wygląda w relacji z narcyzem. Wszystko działa tylko w jednym kierunku, w jedną stronę. To droga jednokierunkowa, w dodatku ślepa uliczka. Z narcyzem wszystko działa tylko w jego stronę, ponieważ jest bardzo niepewny, obawia się utraty kontroli. Nie wie, co miałby bez niej zrobić, nie wie, co miałby począć bez kontroli. Narcyz denerwuje się, kiedy wykazujesz się inteligencją, kiedy pokazujesz, że jesteś inteligentną osobą. To wywołał Narcyza szal. Dzieje się tak, ponieważ Narcyz chce mieć nad tobą autorytet, chce być autorytetem, a ciebie postrzega jako kogoś niżej w hierarchii. Jako niewolnika, służącego, jako przedmiot. Narcyz nie chce, żebyś miał własne pomysły, nie chce, żebyś miał własne zdanie, nie chce, żebyś miał własne przekonania. Narcyz nie chce, żebyś oceniał, krytykował to, co robi, cokolwiek by nie robił. Narcyz chce i wymaga od ciebie, żebyś po prostu to zaakceptował. Chce, żebyś wypełniał rolę, jaką ci wyznaczył. Chce, żebyś realizował jego scenariusz. Bez pytań, bez sprzeciwu. Tak więc jeśli pokazujesz, że jesteś inteligentny, to wywołuje u niego agresję to wywołuje u Narcyza wściekłość. Narcyz powie ci, że się mylisz, powie, że jesteś głupi, uzasadni to w jakikolwiek sposób, w dowolny sposób. Będzie robił wszystko, by zagonić cię do narożnika, by sprowadzić cię do parteru, na dno. Narcyz będzie robił wszystko, by... Pokazać ci, gdzie jest twoje miejsce, a jest przekonany, że jest ono jak najniżej, tak bym mógł na ciebie patrzeć z góry. Dzieje się tak, ponieważ narcyz zawsze musi mieć rację zawsze musi być górą musi być na pozycji autorytetu. Twoja inteligencja jest zagrożeniem dla jego kontroli. Dlatego narcys musi cię zdyskredytować, musi cię oczerniać, musi niszczyć Twój wizerunek, Twoją reputację, Twoje poczucie własnej wartości i pewności siebie. Narcys denerwuje się, gdy mówisz o Jego błędach, o jego niepowodzeniach, porażkach. Narcyz zawsze chce mówić, chce skupiać się na tym, co ty zrobiłeś źle, co ty zrobiłeś nie tak. Chce cię przedstawiać w złym świetle, chce zrobić z ciebie czarny charakter. Narcyz chce obwiniać ciebie o wszystko. Chcę Ciebie o wszystko oskarżać, lecz gdy mówisz mu o jego błędach, to wyzwoli w nim gniew, zacznie się bronić, ponieważ musi utrzymywać swój wizerunek, swój obraz dobrej osoby, dobrego człowieka, nieskazitelnej tożsamości. Musi utrzymywać iluzję, że jest kimś, kto nie popełnia żadnych błędów, kto nigdy się nie myli. Dlatego, jeśli mówisz o jego błędach, to się wścieknie, zaatakujecie, zgasicie, ponieważ w jego umyśle panuje przekonanie, że nie masz prawa mu się sprzeciwiać, że nie masz prawa podejmować takiej konfrontacji. Uważa, że nie masz prawa, by mówić o jego błędach, by się odzywać w ten sposób. Narcys widzi to tak, że ma nad tobą autorytet. Tak, jakbyś musiał przed nim odpowiadać, jakby był twoim szefem, przełożonym, zwierzchnikiem. Narcys nie musi odpowiadać przed tobą, ale ty przed nim już tak. Narcyz nie musi tłumaczyć się przed tobą, ale ty przed nim tak. Narcyz jest świętą krową, której nie można zwrócić uwagi. Narcyz wpada w szał, kiedy już masz wszystkiego dość, kiedy jesteś rozdrażniony i przestajesz ukrywać, jak naprawdę się czujesz. Co naprawdę o nim myślisz? Kiedy zdajesz sobie sprawę, że nie ma niczego takiego, co mogłoby załatwić sprawę, rozwiązać problem, narcyz zauważa, że stajesz się zirytowany, drażliwy, to z kolei wywołuje w nim gniew. Dzieje się tak, ponieważ Narcyz widzi to tak, jakbyś to ty decydował, kiedy sprawa jest zakończona lub kiedy relacja się kończy, ale to Narcyz chce o wszystkim decydować. Uważa, że ty nie masz do tego prawa, kiedy już masz dość, kiedy nie chcesz już tego ciągnąć dalej. To Narcyz zaczyna wymyślać powody, by cię zostawić. Wymyśla powody, dlaczego to on powinien cię zostawić. Narcyz postrzega to jako grę, dla niego to gra, w którą musi wygrać. Musi być lepszy od ciebie, szybszy, sprytniejszy, bardziej przebiegły. Narcyz zrobi wszystko, żeby wygrać w swoją grę na swoich zasadach. Jego nic nie ogranicza, ponieważ nie ma żadnych zasad, żadnych wartości etycznych i moralnych. Nie trać swojego czasu, nie trać swoich nerwów na Narcyza, nie trać ich na ludzi, którzy cię nie doceniają. Umów się. Na prywatne sesje napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.